dniu 24 kwietnia. Witam pana burmistrza, panią burmistrz, pan skarbnik, pan sekretarz. Witam pana Andrzeja Szczodrego, dyrektora biura lokalnej grupy rybackiej. Witam państwa sołtysów, witam gości, którzy tak licznie dzisiaj do nas przybyli. Witam panie radne i panów radnych. Porządek został państwu dostarczony. W punkcie pierwszym sprawy regulaminowe. Stwierdzenie kworum, gdzie jest lista obecności? Idzie gdzieś tam, idzie. Proszę listę. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że mamy wymagane kworum i obecna jest pani radna Aurelia Foremniak. Ona usprawiedliwiała się ważne sprawy rodzinne. Udzielę ją do poznania. W punkcie pierwszym rzymskim 2 mamy przyjęcie porządku obrad. W punkcie trzecim przyjęcie protokołu nr 3 łamane przez 15 z obrad trzeciej sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 roku. W punkcie drugim rzymskim informacja o lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich na lata 2007-2013 oraz informacja o programie operacyjnym Rybactwo i Morze na lata 2014-2020 realizowanych w ramach lokalnej grupy rybackiej Zalew Szczeciński. W punkcie trzecim podjęcie stanowiska w sprawie planowanej inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,99 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, gmina Stepnica, powiat goleniowski. W punkcie rzymskim czwartym podjęcie uchwał. I pierwsze, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. Druga uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica. W punkcie trzecim w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunku i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W punkcie czwartym podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. W punkcie piątym w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. W punkcie szóstym w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Stepnica na rok 2015. W punkcie siódmym w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlania się na terenie gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów. W punkcie ósmym w sprawie udzielenia upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie prowadzenia postępowania w sprawach oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W punkcie dziewiątym podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie statutu gminy Stepnica. W punkcie 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa gminy Stepnica w lokalnej grupie działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego w okresie programowania 2014-2020. W punkcie 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi będącej własnością gminy do kategorii drogi gminnej. W punkcie 12 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy w stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy. W punkcie 13 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie przez Szkołę Podstawową im. Księdza Jana Twardowskiego w Racimierzu
stosunku pracy z radną Rady Miejskiej w Stepnicy. W punkcie 5 informacja międzysesyjna burmistrza miasta i gminy Stepnica. W punkcie 6 wnioski i zapytania radnych. W punkcie 7 odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych. W punkcie 8 zamknięcie obrad. Czy ktoś z Państwa proponuje zmiany do porządku obrad dzisiejszej sesji? Słucham. Proponuję, żeby punkty 12 i 13 przenieść w miejsce punktu 1, 2, a punkty 1, 2, jeśli można, przenieść na koniec. Ponieważ w związku z tym tutaj mamy gości na sali i myślę, że byłoby dobrze, żeby mi się czekać aż całą radę, aż żeby wybrać sobie stanowisko. Czy są inne wnioski? Nie widzę. W takim razie poddam wniosek pana radnego pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za tym, aby pod punkcie 4 rzymskim punkt 12 i 13 stał się punktem 1 i 2, a punkt 1 i 2 punktem 12 i 13. Kto jest za tą propozycją? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Czyli 14 radnych było za. Przechodzimy w takim razie do przegłosowania protokołu numer 3, łamane przez 15 z obrad trzeciej sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca 2015 roku. Czy są, proszę Państwa, uwagi do protokołu? Nie widzę. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu numer 3, łamane przez 15, z obrad trzeciej sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 5 marca, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dwie osoby się wstrzymały. W takim razie przechodzimy do punktu 2. To jest informacja o lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Oddaję głos panu dyrektorowi biura, panu Andrzejowi Szczodremu. Bardzo proszę. Nie? Najpierw pan burmistrz. Bardzo proszę. Proszę Państwa, przepraszam, ale jakbyście mogli na przykład się przesiąść w tą stronę, tak? To po pierwsze byśmy nie świecili po oczach, a po drugie byście też widzieli, o czym mówimy. Tak może chociaż i chwilowo, tak? Takich obrazków nie ma. Ale teraz nie wiemy, co było, to się będzie tam chodziło, tak?
Proszę Państwa, jeżeli pozwolicie, lokalna grupa rybacka powstała, w zasadzie my rozpoczęliśmy tu z panem Andrzejem Szczotem, który wówczas był wiceprezydentem miasta w 2009 roku, pierwsze rozmowy na temat utworzenia tej grupy. Formalnie umowę z marszałkiem województwa na uzyskanie budżetu podpisaliśmy w 2010 roku. Jak widzicie Państwo, w skład lokalnej grupy rybackiej wchodzą cztery gminy: Świnoujście, Międzyzdroje, Wolin i Stepnica. W 2010 roku, podpisując umowę z marszałkiem, otrzymaliśmy ponad 34 miliony złotych do dyspozycji tej lokalnej grupy rybackiej, z tym, że te pieniążki, jak później zobaczycie, były podzielone na określone paragrafy czy grupy, w ramach których mogliśmy przeprowadzać, nabierać wnioski i przeprowadzać konkursy. I teraz, proszę Państwa, jednym z takiej grupy, gdzie te wnioski były nabierane, to się nazywało wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszaru. Obszaru oczywiście tych czterech gmin. Zasadą jest taka, że pieniążki były tylko możliwe do wydania na obszarze czterech gmin. Tych czterech gmin. No ktoś mógł mieszkać w Zakopanem, tak? I mógł na przykład aplikować te środki, jeżeli na obszarze tych czterech gmin miał na przykład jakąś firmę czy jakąś działalność gospodarczą, to wówczas tak. I w tym pierwszym działaniu, wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności obszaru, też ten czas rozpatrzyliśmy 43 wnioski, czyli od tego 2010 roku do chwili obecnej, na roczną kwotę ponad 11, prawie 12 milionów złotych. W tym z naszej gminy było 5 takich wniosków, które uzyskały akceptację na ponad milion złotych. Co można było na przykład w ramach tej wzmocnienia konkurencyjności, na co można było pieniądze wydać? Na tworzenie warunków na przykład rozwoju turystyki i truski wodnej. Na tworzenie warunków rozwoju turystyki aktywnej rekreacji mieszkańców. Zachowanie promocja folkloru, tradycji oraz regionalnej historii. Prognoza bezpieczeństwa ruchu w ciągach komunikacyjnych, poprawa warunków funkcjonowania lokalnej komunikacji transportu publicznego, rewitalizacja miejsc odpoczynku, rekreacji, poprawa dostępu do internetu, poprawa dostępu młodzieży do edukacji, kultury, sportu, rekreacji, aktywizacja życia kulturalnego na wsiach i w małych miejscowościach, dostosowanie budynków lokali publicznych oraz obiektów rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Proszę dalej. Następne działanie to jest restrukturyzacja i reorganizacja działalności gospodarczej oraz dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa. W sumie w RGR-ze było 21 takich wniosków, w Stepnicy 3 na kwotę 80 tysięcy złotych. I tutaj między innymi można było aplikować do środków na rozwój usług ekoturystycznych, rozwój usług gastronomicznych, rozwój sieci handlowej w miejscowościach turystycznych, rozwój działalności usługowej, rozwój działalności produkcyjnej, zmiana kwalifikacji zawodowych, wspieranie infrastruktury drobnego rybarstwa, poprawa jakości produktów rolnych i rozszerzanie oferty handlowej lokalnego sektora rybackiego. Proszę dalej. Mamy rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. 144 wnioski takie rozpatrzyliśmy na kwotę ponad 12 milionów. W gminie Stepnica 13 na kwotę
ponad 1 000 000 zł. Zabezpieczone było znacznie więcej, tylko te dostały. No tak, te dostały do finansowania, ja mówię oczywiście w tym sensie, bo wniosku wpływało oczywiście więcej. I to jest w tym działaniu teraz sobie tutaj króciutko przypomnę, bo to jest usługi. Czyli tutaj między innymi można było aplikować środki na rozwój usług też gastronomicznych, rozwój usług handlowych, poprawa dostępu do usług socjalnych i opieki zdrowotnej, rozwój usług, no w ogóle innych usług. Proszę dalej. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa. 7 wniosków dostało środki, Stepnicy 1. I tutaj już Państwu mówię, na co można było między innymi. Zachowanie rodzinnej ichtiofauny Zalewu Szczecińskiego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona obszaru Natura 2000, poprawa bezpieczeństwa szlaków wodnych i przystani, ochrona przeciwpowodziowa, poprawa warunków naturalnych tarła ryb łososiowatych. Proszę dalej. Mamy łącznie w trakcie naborów w latach 2011-2013 zostało wybranych przez LGR 215 wniosków na kwotę ponad prawie 29 milionów złotych, w tym 22 wstępnicy na kwotę 2 miliony 260 tysięcy. Proszę. Sektor publiczny, były 22 wnioski na ponad 22 miliony. Co to znaczy sektor publiczny? No w tym przypadku to chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, czyli Świnoujście, Wolin, Międzyzdroje, Stepnica. Stepnica z tychże pieniądzów zrealizowała 2 wnioski. To jest, tam jeszcze później będzie pokazane, to są oświetlenia, nowoczesne oświetlenie ulic LED-owe, gdzie na nowych ulicach naszych postawiliśmy takie oświetlenie. To było dofinansowanie 80%. I drugi wniosek to jest budowa świetlicy chyba w Grosie Żydzie. Sektor gospodarczy i społeczny to też jest łącznie 193 wnioski, w tym Stepnicy 20 na kwotę 1 358 zł. Proszę dalej. I teraz proszę Państwa macie, jakie wnioski w Stepnicy, kto uzyskał dofinansowanie z LGR-u. No te 2 wnioski mówiłem wcześniej, to jest Stepnica gmina, czyli budowa świetlicy w Kopicach jednak. W Kopicach budowa świetlicy ulicznej, oświetlenia ulicznego i mamy dalej Piotr Krzysztof Rzymczyk. Piotr, adaptacja budynku restauracji Prasowa na obiekt handlowy w Stepnicy 300 tysięcy, tam macie dofinansowanie. Stop 102, spółka w Miłowie 300 tysięcy. Maciej Piotr Cyniak, rozwój lokalnego sektora usług w zakresie turystyki 128 tysięcy. Parafia rzymskokatolicka, konserwacja głównego ołtarza w kościele 100 tysięcy. Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Inny Gowinicy, które na czele tego towarzystwa stoi pan Kurdyna, 79 tysięcy. Joanna Gidokaj, remont i przebudowa budynku na potrzeby nowo powstałego przedsiębiorstwa wielobranżowego, 70 tysięcy. Magdalena Jędrzejczyk na remont instalacji CEO w Szkole Aktywnego Wypoczynku, 64 tysiące. Józef Wyszyński, zakup samochodu dostawczego do wykonywania działalności kurierskiej, 41 tysięcy. Dalej proszę. Lech Zajda, zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu pływającego w Kopicach, 39 tysięcy. Spółka Victoria Port, wykonanie i montaż elektronicznej wagi samochodowej, 39 tysięcy. Dorota Gancarczyk, zakup turystycznej łodzi motorowej, 31 tysięcy 800. Danuta Lepik, remont budynku handlowego w Pala, Stepnicy, 39. Monika Tomaszewicz, operacja dotyczy zakupu wyposażenia z certyfikatami do nowo powstałego żłobka, 29 tysięcy. Spółka Rybak, rozwój sprzedaży bezpośredniej w porcie rybackim, 19 600. Mirosław Grzelak, zakup maszyn i urządzeń służących do wykonania usług sprzątania mieszkań, 18. Teresa Stemplowska, zakup wyposażenia i powiększenie powierzchni restauracyjnej smażalni ryb,
17200, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej, Zachód Łodzi, klasy Optymizm dla Koła Żeglarskiego Stepnicy, 1700. Uczniowski Klub Sportowy Zalew, zacieplenie budynku gospodarczo socjalnego na stadionie sportowym Stepnicy, 15000. Mariola Kiełtyka, rozwój usług firmy poprzez zakup wyposażenia, 12000. Piotr Jakubowicz, zakup narzędzi do zakładu wulkanicznego, 7480. Proszę dalej. I to były takie przykłady, powiedzmy, zrealizowane. Proszę Państwa, praktycznie można, bo tak szerokie spektrum aplikowania, że naprawdę ci, którzy chcieli, mogli, no, była możliwość naprawdę, nawet no, na remonty sklepu były pieniądze do wzięcia. To są właśnie te Stepnice, oświetlenie LED-owe. Dalej, tu jest fragment ołtarza Stepnicy w kościele wyremontowanego. To jest oczywiście sklep Fala. Stepnice dalej, tak. Aktywizacja, promocja, współpraca, no między innymi takim też działem zajmowaliśmy się jako zarząd RGR-u. Proszę dalej. I tutaj w tej aktywizacji lokalnej społeczności to no, prowadziliśmy konferencje, były rozgrywane używane turnieje piłki nożnej, szkół podstawowych tych czterech gmin, gdzie nasza gmina z reguły zajmowała trzecie miejsce, albo szkoła podstawowa Żarnowa, albo Stepnica. Zawody wędkarskie w Stepnicy trzykrotnie, ultramaraton rowerowy z Lucolewu Szczecińskiego, zawody żeglarskie, opuchar LGR-u, opracowanie dotyczące wpływu budowy terminala LNG na lokalne rybołówstwo, Dzień Dziecka na Wyspach, to Gminie Międzyzdroje, konkurs fotograficzny, część wspólna z Zalew Szczecińskim. To akurat jest zdjęcie z turnieju piłki nożnej w Międzyzdrojach, z finału. Proszę dalej, proszę. Regaty. No tu jest ten ultramaraton rowerowy. Zawody wędkarskie na naszym kanale muńskim. I promocja. Tu również przeznaczyliśmy środki na promocję. Czyli Dni Rybaka, Dni Morza, Świnoujściu, Dni Stepnicy trzykrotnie, Dożynki, Dni Bolina, Piknik Rodzinny w Lubinie, książka o historii przedsiębiorstwa rybackiego Odra, udział w targach w Kielcach, udział w jarmarku jakubowym w Szczecinie, film promujący efekty działań LGR-u. To są zdjęcia z różnych imprez, gdzie nasi członkowie brali udział. Proszę dalej. Tutaj odbywaliśmy też jako nasz LGR wizyty w LGR-ach na Kaszubach. Także mamy taką zaprzyjaźnioną grupę, pan dyrektor może powie więcej, z Kaszub, która odwiedzali nas, mówiliśmy u nich. Rybacy nawiązywali kontakty z tamtymi rybakami. Dalej proszę. Staraliśmy się zawsze zachować równy parytet. Jeżeli jechaliśmy na Kaszuby, to w 1/4 byli to reprezentanci gminy Stepnice, a w 1/4 Bolina, Świnoujścia i tutaj, tak samo rybacy. Jeżeli chodzi o konferencję na temat kormorana, tutaj oczywiście rybacy tych wszystkich czterech gmin naszych bardzo byli no, aktywni, żeby taką konferencję, ponieważ jak wiecie Państwo, ten kormoran jednak jakieś tam szkody w środowisku rybackim czyni, jest jego bardzo dużo. Także była wymiana też informacji w tym temacie z organizacjami z Niemiec, Estonii, Finlandii. Także proszę dalej. Rybołówstwo na Bałtyku, morze doświadczeń, wymiana z rybakami niemieckimi przede wszystkim. To jest akurat podpisanie umowy o współpracy chyba, czyli tak, z niemieckimi rybakami. No dalej to jest album wydany. Oczywiście promowaliśmy też nasz obszar naszych gmin w ramach LGR-u Zalew w czasie regat w Szczecinie po Sipu. Na przykład, przepraszam, że się tak. Tak, proszę, proszę. Tu na przykład bardzo dużo pieniędzy żeśmy przeznaczyli na tę promocję w ramach Polsipu, bo uznaliśmy, że tak dużo ludzi przyjeżdża tutaj do naszego województwa, do Szczecina, przepływając tymi
jachtami, czy wielkimi jednostkami, czy się komuś to podoba, czy nie, przez Zalew Szczeciński, czy przez nasze obszary, i warto tym tysiącom ludzi coś o nas powiedzieć. Na przykład wyprawiliśmy wioskę Wikingów do Szczecina. Tam setki tysięcy ludzi po prostu tą wioskę Wikingów miało na tacy, tak, położoną. Pływały te łodzie Wikingów, była cała wioska, jak widać tam te namioty rozbite. Bardzo dużo popularności się cieszyło. To oczywiście były materiały promocyjne w każdej gminy. Rozżegnaliśmy wypływające rejsy, te żeglowce już wracające ze Szczecina przez Świnoujście, właśnie pożegnaliśmy taką wielką piękne, piękne zdjęcie. Przystanek Ryby to, proszę Państwa, jest też takie wspólne przedsięwzięcie naszej grupy rybackiej, ale też to jest grupa rybacka na miejscu Pudziała Dziecka. Partnerstwo dla Przysinków i Księja Powstania. I w ramach tego projektu, na przykład w naszej gminie powstanie trzy takie przystanki. To jest, one są w trakcie teraz budowy, ukończenia prawie. Jeden na ścieżce rowerowej w Bogusławiu, drugi przy Remizie Stolackiej w Żarnowie, czy Kacimierzu, i trzeci tutaj na Stepnicy, na rozjeździe dróg w kierunku Czarnocina i Miłowa. I te przystanki, one będą, no, to jest taka myśl główna, że one mają służyć turystom, rowerzystom, że może sobie usiąść, odpocząć, a jednocześnie będą zawarte informacje o naszych gminach, o LGR-ze, w postaci różnych tablic informacyjnych. I tutaj, no dalej, tak, to rozmieszczenie tego. To jest taki jeden z takich przystanków. Proszę dalej. Razem możemy więcej. Andrzej, powiedz coś. To był później. Taki ciekawy projekt zorientowany na osoby niepełnosprawne. W różnych formach niepełnosprawności. Z innymi lokalnymi grupami rybackimi dla kilkuset osób zorganizowaliśmy takie wizyty, gdzie razem z opiekunami i ludźmi odpowiedzialnymi w gminach za infrastrukturę, za dostęp dla osób niepełnosprawnych do infrastruktury publicznej, pokazywaliśmy dobre przykłady. Czyli na przykład, że w Szczecinku czy w Kołobrzegu tak sobie poradzono z jakimś problemem, dzięki któremu niepełnosprawni mają ułatwiony dostęp do obiektów użyteczności publicznej, czy do jakichś na przykład obiektów sportowych i innych. I na przykład w Świnoujściu zorganizowaliśmy podróż się na jachcie, tak, na żaglowcu w czasie takiej znanej imprezy w Świnoujściu, nie to Cipy, tylko w Sej Świnoujście. Ci ludzie na takim jachcie, który jest przystosowany do osób niepełnosprawnych, po prostu Zatokę Pomocną tak sobie zjeździli. Tak. Tu byliśmy w Kenizdorfie, w przepięknym obiekcie, tam są warsztaty terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. To są nasi uczestnicy, Polacy, którzy widzieli, jak Niemcy ten problem rozwiązują, a kilkudziesięcioosobowa grupa spośród tych 500 uczestników w sumie na koniec pojechała do, jesteśmy na tym jachcie, pojechała do Łodzi, jakby w nagrodę za uczestnictwo, razem z tymi opiekunami, instruktorami na mecz Polska-Brazylia w lidze światowej piłki ręcznej, piłki siatkowej. U nas też także wybrawki, to też jest realizowane w współpracy z innymi LGR-ami. Proszę dalej, tu między innymi przeznaczyliśmy trochę też środków na wyposażenie Muzeum Rybołówstwa, tak, w Świnoujściu. I tak ten szlak przebiegał, tam było widać, to jest fragment sali muzeum. I dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, chciałbym przy okazji serdecznie w obecności Państwa radnych, Pana Przewodniczącego, podziękować takim osobom w naszej gminie, które aktywnie bardzo pracowały w LGR-ze. To jest Pan Maciej Herman, Pani Lidia Wyzińska, Pan Mieczysław Kopiecki i Pan Mirosław Dawidowski. Tak? To są osoby, które naprawdę na każde naszą prośbę, czy prośbę dyrektora biura, były do dyspozycji, złożyły naprawdę wiele swojej pracy, oczywiście no, praktycznie wykonując to społecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Teraz pan dyrektor. Tak, jeśli można. Proszę bardzo. Chciałbym jakieś takie zadanie. No takie są niestety warunki. No właśnie, to może gdzieś tam zejść, że nie wiem, ci plecami. No bo tutaj odstać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Proszę sobie teraz przypominam z dyrektorem biura i
pełnomocnikiem zarządu lokalnej grupy rybackiej. Ja tak chciałem na koniec do słów końcowych pana burmistrza dotyczącym, się podziękował osobom, które w sposób szczególny z gminy Stechnice były zaangażowane w funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej. Rzeczywiście chciałem powiedzieć tak, że członkowie komitetu, czyli osoby, które decydowały o wyborze tych różnych projektów, które państwo tutaj widzieli. To była bardzo ciężka społeczna praca i w sumie z Stechnicy do Świnoujścia, gdzie prace komitetu się wykonywały, jest najdalej. A właśnie ta grupa tych czterech członków ze Stechnicy komitetu wykazała się zdecydowanie największą wskaźnikiem frekwencji, czyli mieli najdalej, ale najczęściej na tych spotkaniach przebywali, zawsze na nich można było liczyć. Również jak organizowaliśmy te projekty współpracy, to muszę powiedzieć, że nie było nigdy problemów ze znalezieniem chętnie w gminie Stechnica do udziału w różnych takich wyjazdach studyjnych, na przykład do Kaszub i tak dalej. Więcej powiem, również jak policzyliśmy wartościowo i ilościowo te projekty zrealizowane w gminie Stechnica na tle wszystkich projektów zrealizowanych w LGR-ze, to biorąc pod uwagę, że państwo jesteście bardzo małą gminą, no bo w stosunku do Świnoujścia, Świnoujście to jest prawie 40 tysięcy mieszkańców, u was niecałe chyba 5, tak? No to jest jak 1 do 6, tak? To jak to wszystko policzyliśmy na głowę mieszkańca, to byście przebili Świnoujście już. Tak? Czyli jest tu jakby mimo wszystko większa aktywność i większa skuteczność pozyskiwania pieniędzy. Najbardziej skuteczna była pod tym względem mała również gmina Międzyzdroje, czyli tam, gdzie jest mała społeczność, okazuje się, że tej aktywności jest najwięcej. I to się tak troszeczkę chyba potwierdza. No, te większe społeczności patrzą bardziej na władzę, co tam za nie zrobi. Tak, takie nasze rozwiązanie. Może pani już włączyć tą moją prezentację? Ha! Dobrze, to ja się... Nie, bo ja przestałem to z tą prezentacją. Jak? Dobrze, mi tak jest dobrze. To proszę o ten dalej. Dobrze, to jednak, to musimy, ja będę mówił w międzyczasie. A jeszcze jest prezentacja. Jeszcze się pytałem, czy to tak? Dobra, to może zmienić. Ale rzadko, to jest głównie szybciutko, proszę. Proszę państwa, bo w sumie moja prezentacja ma za zadanie powiedzieć państwu, co nas czeka w nowej perspektywie. Znaczy w tej perspektywie, która już formalnie się zaczęła też od 2014 roku. Zakończyła się stara perspektywa Unii Europejskiej, obliczona na lata 2007-2013. Zaczęła się nowa. Czyli ten program już w tej chwili jest w zasadzie w fazie takiego wygaszania i my jesteśmy na etapie rozliczania różnych projektów współpracy, sporządzania sprawozdania końcowego. Tam będzie to o ryby. Jest? Jesteśmy w takim etapie, gdzie z jednej strony rozliczamy się, kończymy pewne projekty, które rozpoczęliśmy rok temu, czy nawet niektóre jeszcze wcześniej i jednocześnie przygotowujemy się do nowej perspektywy.